Miałem wam nagrać film tutaj, ale jakiś miły Włoch tłucze tam młotkiem, więc nagram wam go za rogiem. Lubka za rogiem wygląda tak, dla odmiany chodzi jakaś piła elektryczna, ale to już musimy przeżyć. Pytaliście o tego faktora, to jest rower Małgorzaty Jasińskiej, jak widzicie. Mamy też Małgorzatę od razu, to będziemy ją mogli zapytać, czy to jest sowa? Nie. Czy to jest sowa? Nie. To co jest namalowane na tym rowerze, Gosia? To jest jastrząb, dlatego jastrząb, mogę powiedzieć, że to jest takie moje zwierzę mocy. Jest parę historii związanych z tym, ale tak naprawdę... Opowiesz jakąś? Jedną krótką? Tak naprawdę w dzień śmierci mojego dziadka razem z bratem pojechaliśmy na przejażdżkę. No i oczywiście jastrząb za nami leciał parę dobrych kilometrów i zawsze przy najważniejszych moich sukcesach, wierzcie lub nie, ale mówię prawdę, zawsze przed widziałam jastrzębia. No i zrobiło się mrocznie. Tu na jednym treningu też widzieliśmy chyba jastrzębia, nie? Tak leciał i potem usiadł. No dobra, to żeby trochę rozluźnić atmosferę, wróćmy do aspektów technicznych. To jest faktor O2, tak Gosia? Tak. Jeszcze na klasycznych hamulcach. Ile czasu ty nim jeździłaś w teamie? I w którym teamie? Casa Dorada, Burgos Alimenta, czyli ten faktor ma już 4 sezony. Taki... Wygrałaś nim coś? Nie. Nie. To już było po ściganiu tak na serio, nie? Tak, tak, bo przyszedł też parę historii. Parę historii, to są kraksy i różne inne takie historie. I między innymi pewnie dlatego jest przemalowany. Jak widzicie, kierownica jest Black Inca. Takie samo logo jest też na tylnych widełkach. Autorem projektu jest, jak przypuszczam, Little Prince. Tak. No właśnie, tak myślałem. Rower jest poskładany na forsie etapie. Na 12 czy jeszcze na 11? Na 12. To nie taka stara grupa. I wózek Tokena. Lepiej siedzi na tym wózku? Dużo waty? Dużo tak. Waty przybywa? Co prawda, przyznam się szczerze, że ostatnio nie używam watomierza, ale dla mnie wydaje się lepiej. Przy amatorskiej jeździe na pewno. Ale on tutaj miał pomiar mocy w ramieniu, tak? Impika? Miałam pomiar Impika. I koła No Limited, też polskie. Tak, koła No Limited. Oni No Limited użyczył. Tak, współpracuje ze mną, więc użyczyli mi kół do tej maszyny. Więc też powiem szczerze, że jeździłam na Blackinie, ale No Limited naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. A powiedz, czy lepiej się skręca na sterach Ceramic Speeda? Poczułam różnicę, powiem szczerze, poczułam, bo ten rower już był tak dobity, a te odświeżenie i odnowienie, no przydało mu się. No widzicie, czyli tam kafla trzeba tylko beknąć i można sobie założyć nowe stery i czuć różnicę. Ja to nie czuję różnicy, ale to nic, tak wygląda jastrząb, naprawdę jest kozacki. Co ja jeszcze chciałem? A, chciałem, żebyśmy zakręcili tylnym kołem. Tylko musimy to jakoś sprytnie zrobić, bo pedały już są przełożone do nowego. Możemy zrobić tak, że ty go przytrzymasz, a ja zakręcę. Za siodełko tylko go możesz przytrzymać. Bo chciałem wam pokazać, bo tutaj jest support też Ceramic Speeda. Nie wiem, czy to będzie się działo. No, prawie się kręci. Myślę, że jak zrobimy wyższy bieg, z mojej czy z twojej? Z twojej. To dawaj do góry. No, będzie chyba. Nie, to może jest to. A dwa i dwa, możemy dać z przodu. O, cyk. Teraz. Nie, wyświniliśmy napęd. Nie chce się kręcić. Nie kręci się na pewno, bo jeszcze myślałam, że coś jest elektrycznego. Tak, ale wydaje mi się, że jak ostatnio jeździliśmy w brzydką pogodę, to się zaświniło i przestało tak się ładnie kręcić. No dobrze, tak ten rower wygląda. Ile waży, nie wiem, bo nie mam pod ręką wagi. Tak wygląda Gosia ze swoim starym rowerem. Teraz jeździ nowym rowerem, który już jest w domu. Tyle na dzisiaj. Kończę moją przygodę z Lubką. Tym razem, mam nadzieję. Do zobaczenia następnym razem. Hej. Do zobaczenia.